Dzień dobry, serdecznie witam, otrzymałem od Pana Jacka odpowiedź, którą otrzymał z Tauronu odnośnie naszego wcześniejszego filmu, czyli odnośnie aneksu, który on otrzymał. Pozwolę sobie, żeby system automatycznie odczytał całe to pismo, tak żebyście Państwo mogli się z jego treścią zapoznać, bez moich skrótów. Witam Panie Sławku, oto odpowiedź na Tauronu, którą moja żona otrzymała w sprawie aneksu. Oczywiście może panią udostępnić internetom na swoim kanale. Pozdrawiam. Jacek. Dzień dobry w nawiązaniu do wyrażonych przez panią wątpliwości dotyczących zapisów aneksu nr 1 do umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji umowy kompleksowej, przedstawiam następujące wyjaśnienia. 1. Wskazywane przez panią zapisy aneksu nie stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z artykułem 40 ustęp 1b punkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii dalej uoze zgodnie z którym obowiązek rozliczenia przez sprzedawcę zobowiązanego w przypadku pani jest to tauron sprzeda energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 ustawy a więc tak zwany rozliczenia prosumenckiego Powstaje od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii i trwa przez okres kolejnych 15 lat. Obecnie obowiązujące przepisy prawa przewidują, że Tauron będzie rozliczał energię elektryczną wytworzoną w pani mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej przez okres wskazany w przywołanym wyżej przepisie artykuł 40 ust. 1b punkt 1 Łoze, czyli przez okres 15 lat. Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z przywołanym przez panią paragraf 5 ustęp 1 aneksu, obowiązuje on przez czas nieokreślony. Zatem trudno uznać, że jest to sprzeczne z przywołanym wyżej przepisem ŁOZE i określonym w tym przepisie ustawowym 15-letnim okresem wsparcia w postaci tak zwanego rozliczenia prosumenckiego. Przede wszystkim jednak umowa, do której jest zawierany tenże aneks, to jest zakupu przez panią energii elektrycznej. Nie jest zawarta na czas 15 lat, co z natury rzeczy uniemożliwia zawarcie aneksu do niej na taki okres. 2. Projektowane nowe rozwiązania w zakresie rozliczania energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji. Wynikające z procedowanej jeszcze w parlamencie ustawy z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, przewidują wprawdzie zmiany dotyczące tak tzw. rozliczenia prosumenckiego, ale według naszej wiedzy zmiany te mają dotyczyć, w największym uogólnieniu, mikroinstalacji w których energia elektryczna zostanie wytworzona po raz pierwszy po dniu 31 marca 2022 roku. Projekt ten nie zawiera przepisów, które ograniczałyby okres 15-letniego wsparcia dla mikroinstalacji, w których wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpiło lub nastąpi przed wskazaną wyżej datą. Z oczywistych względów. Nie możemy przy tym zagwarantować treści przepisów prawa, które będą obowiązywać w przyszłości, a ewentualny model rozliczenia, jaki będzie stosowany przez Tauron, będzie zależał od ich treści. Tauron nie udziela żadnych zapewnień lub gwarancji co do treści przepisów prawa, a tym bardziej rozwiązań przyjmowanych w przyszłości przez ustawodawcę, na które nie ma wpływu. 3. Wskazany przez Panią paragraf 4 ust. 10 aneksu, określa zasadę, zgodnie z którą Strony aneksu dostosują jego treść do ewentualnych zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie szczegółowego sposobu obliczania ilości energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub zasad jej rozliczania, które to zmiany mogą spowodować, że zapisy aneksu byłyby sprzeczne z tymi przepisami. Strony umowy aneksu zarówno pani, jak i tauron sprzedaż mają obowiązek stosować się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zapis ten gwarantuje brak sprzeczności pomiędzy umową a tymi przepisami. Pozwoliłem sobie przeczytać ten dokument automatycznie, ponieważ nie chciałem, żeby moje czytanie sugerowało, że się z tego nabijam albo że czytam to w sposób tendencyjny. Jest to tekst, jak słyszeliście, napisany takim, trudnym językiem, z którego trudno cokolwiek zrozumieć i nie jest to wina translatora Worda, tylko po prostu tak został napisany. Najważniejsze rzeczy to tauron nie gwarantuje, że żadne przepisy się w przyszłości nie zmienią. I które nie będą miały wpływu na to, że okres 15-letniego wsparcia dla mikroinstalacji będzie skazany powyższą datą, będzie trwały. Ale tak naprawdę, no, macie Państwo cały ten tekst po to, żebyście sami mogli wyciągnąć wnioski. Ja nie odważę się w tym momencie tego interpretować. Na szczęście nie muszę. Serdecznie dziękuję. Że oglądacie mój kanał, bardzo proszę o lajki, like, o subskrypcję. Miłego dnia!